Zdzisław Banaszak, Stanisław Hałko i Zdzisław Paduszyński to kolejni krośnianie wyróżnieni honorową odznaką za zasługi dla województwa lubuskiego. Panie Zdzisławie, serdecznie gratuluję. Wszyscy panowie od wielu lat działają na rzecz gminy i lokalnej społeczności. Wyróżnienie ma dla nich duże znaczenie. Jeżeli ktoś komuś dziękuje, to jednocześnie za tym się ciśnie słowo proszę. Tak jak ja dziękuję komuś za coś, to jednocześnie w myśli mam proszę o więcej. Czując zaufanie, jakim ich obdarzono, nie zamierzają spocząć na laurach. To mnie zobowiązuje do tego, bo teraz powiedzą, o dostał, nic nie robi, nie? No to chyba trzeba, chyba jeszcze zwiększyć tą, mówię, szybkość. Chociaż lata uciekają, a to nie jest takie proste. To jednak nie jest przeszkoda. Tym bardziej, że panowie mają sprawdzony sposób na sukces. Na ile można, to trzeba się dzielić tym, co się ma. I to od wielu lat mi się wydaje, że robię i jakoś to się udaje. Zdzisław Paduszyński i Stanisław Hałko zostali wyróżnieni za rozwój świadomości historycznej i obywatelskiej w ramach działalności w Towarzystwie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, a Zdzisław Banaszak za rozwój i rozpowszechnianie działalności w zakresie hodowli ryb.